chodzi nam oczywiście o działalność w okresie Solidarności. No właśnie, więc jeśli by to zacząć chronologicznie, to naprawdę nie wiem, w którym momencie trzeba by tę chronologię zaczynać. No ja w 70 roku już byłem wzięty do więzienia, tak jak wspomniałem, w grupie Ruch i wtedy siedziałem 3,5 roku w więzieniu. Po czym wyszedłszy stamtąd, pojechałem do Wrocławia i we Wrocławiu robiłem swoje studia filologii klasycznej. No i w tym czasie przyszły te wydarzenia tak zwane w Radomiu i w Ursusie i w związku z tym zawiązał się KOR. No i wokół KOR-u były różne działania i między innymi właśnie z kolegami we Wrocławiu założyliśmy Studencki Komitet Solidarności. Po czym wróciłem w 78 roku do Warszawy po tych studiach i wówczas akurat zaczęły się wiosną 78 roku strajki chłopskie i tak zwana chłopska opozycja. Wówczas nie było tu wśród kolegów w Warszawie nikogo, kto znałby się na sprawach wsi i rolnictwa, kto umiałby z nimi rozmawiać i kto byłby wolny, nie mając innych już zobowiązań, które tu koledzy wcześniej podjęli. W związku z czym moja żona Marzena i ja zajęliśmy się właśnie tym. No tak to się zrobiło, że się zajęliśmy tym ruchem chłopskim i w ramach tego właśnie ruchu koledzy z KOR-u zaproponowali mi członkostwo w KOR-ze. W 78 roku we wrześniu przystąpiłem do KOR-u. No i w KOR-ze przez te lata zajmowałem się niemal wyłącznie sprawami wiejskimi, sprawami organizacji Komitetów Samoobrony Chłopskiej, wydawaniem pisma dla chłopów o nazwie Placówka. W naszym domu się zrobiło centrum tego całego ruchu wiejskiego i właściwie wszystko, co wówczas na terenie wsi się działo, w jakiś sposób dotykało mnie, mojej rodziny, mojego domu. No i jak zaczęła się organizować Solidarność, to od razu natychmiast w tym samym momencie chłopi z tych komitetów samoobrony postanowili zawiązać swój związek zawodowy. Nazwaliśmy to Solidarnością Wiejską, no bo wydawałem dla nich ich pismo Solidarność Wiejska. Byłem ich doradcą, rzecznikiem w sądzie rejestrowym i tak dalej. Doprowadziliśmy do rejestracji związek w 81 roku w maju i w tym momencie od tego związku i od tego ruchu no w jakiś sposób odstąpiłem, ponieważ ja nie byłem rolnikiem ani nie czułem się specjalnie zawodowo związany ze wsią. Pomagałem im na zasadzie takiej, że no nikt inny im nie pomagał. Albo nie pomagał im wystarczająco dużo, albo nie rozumiał ich problematyki. No myśmy z żoną wcześniej przez kilka lat zarabiali dla Polskiej Akademii Nauk, robiąc badania terenowe, etnograficzne, socjologiczne, w związku z czym jeździliśmy po wsiach. Rozmawialiśmy długie godziny z chłopami, także trochę ich bolączki i język znaliśmy. Stąd było nam dość łatwo z nimi nawiązywać kontakt i umieć ich słuchać, i umieć werbalizować ich oczekiwania czy postulaty. I stąd było to nasze zaangażowanie się właśnie w tę sprawę. W naszym domu na Gimnastycznej 18 było oficjalne
biuro związku. Przedtem był oficjalny adres tej gazety, którą w KOR-ze wydawaliśmy dla wsi o nazwie Placówka. O właśnie, Placówka, nazwa gazety i nazwę związku. Jeszcze przypomnę. Proszę? Nazwa gazety i nazwę związku. Nazwę związku, no potem się zarejestrował jako niezależny samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność, ale nam w momencie, że tak powiem, organizacyjnym nazwa powszechnie używana była Solidarność Wiejska dla odróżnienia od Solidarności w miastach. Stąd. Kiedy pana internowano, w jakich okolicznościach? No internowano mnie w nocy z 12 na 13. Przyszli do nas do domu. To było dość w sumie zabawne przy całej swojej tragiczności, ponieważ akurat wtedy były u nas w domu imieniny gospodarza, które kilka dni trwały, w związku z czym było dość dużo ludzi w domu i ludzie wchodzili, wychodzili, no więc o 12, jak rozległo się dzwonki do domu, no to byliśmy przekonani, że to następni goście wchodzą na imieniny, no ale zabrano wszystkich, którzy byli wówczas w domu, było tam gdzieś 10 osób i wszystkich wzięto na białą rękę, z wyjątkiem jednej naszej koleżanki, przyjaciółki, Hani Kuczkiewicz, która z polskiej rodziny, ale Belgijką z urodzenia i z paszportu, w związku z tym Hania Kuczkiewicz powiedziała, że nigdzie nie jedzie, że się zaopiekuje dziećmi. Mieliśmy wówczas dwójkę małych, śpiących dzieci i dzięki temu właśnie dzieci nie trafiły do domu dziecka, tylko ona im dała opiekę, a potem zaprowadziła ich do dziadków. W związku z czym, no, jak nas zaaresztowano, czy wzięto najpierw na przesłuchanie na komendę na Malczewskiego, a potem stamtąd wieziono do aresztu, żonę na Olszynkę Grochowską, a mnie z innymi mężczyznami do Białołęki. Dzień dobry. Cześć. Witaj. No i jakie właśnie pierwsze wrażenia Białołęki, jak pan to teraz mówi? Ja byłem wielokrotnie przedtem aresztowany i naprawdę czułem się bywalcem różnych komend przez ten czas korowski. Trudno mi jest zliczyć, trzeba by wziąć biuletyn informacyjny KOR-u i policzyć, ile tam razy byłem, ale to było no, gdzieś tam rekordowych osiągnięć w aresztach należałoby się doliczyć. I wówczas właśnie tak jak zwykle, no, po prostu w takiej sytuacji kładłem się i spałem. No. Trzeba wykorzystać czas w areszcie, żeby się wyspać, bo czasu szkoda. No. Także dla mnie to nie był jakiś specjalny szok, aczkolwiek no, potem następnego dnia, kiedy tam na Białołęce szły przez głośniki cały czas te oświadczenia Jaruzelskiego o stanie wojennym, no to się skończyło w jakiś sposób myślenie o tych w tych kategoriach, że jest tak jak było. No, zdawaliśmy sobie sprawę, że jest zupełnie inaczej. Natomiast no trudno mi jest jak gdyby... Było poczucie klęski, przegranej? Nie. Na pewno nie było poczucia klęski, ponieważ w naszym środowisku korowskim myśmy zdawali sobie sprawę i mówiliśmy o tym dość wyraźnie, że jest to nadzwyczajna sytuacja, 80. rok, i że tę sytuację trzeba wykorzystać do zbudowania pewnych
pewnych znaków, pewnych mitów, pewnych pamiątek. Dla mnie tak naprawdę było w okresie Solidarności wiadomo, że uderzenie ze strony władzy musi przyjść. Była tylko kwestia kiedy, jak i na ile. Ja mówiłem swoim kolegom, którzy walczyli o stanowiska związkowe, prawda, każdy chciał być prezesem, że słuchajcie, im wyżej w tej chwili któryś z was się umieści, tym dłużej będzie siedział w więzieniu, więc musicie się poważnie zastanowić, czego wy naprawdę chcecie, ponieważ to jeszcze nie jest ten czas, kiedy będą rozdania ministerialne. Także teraz to się nie spieszcie. Ale generalnie koledzy mi w to nie wierzyli. Nie wierzyli. To tragiczna zupełnie sytuacja się w tym związku stała, ponieważ no, sytuacja i osobiste ambicje wyprowadziły, wypromowały Janka Kułaja, 21-letniego chłopaka, na szefa związku. Co dla mnie od samego początku było wielką szkodą, wielką pomyłką, ponieważ był to człowiek ogromnych możliwości i gdyby on się wtedy tak nie spieszył, to jego życie by dzisiaj zupełnie inaczej wyglądało niż wygląda. A biedny się po prostu pogubił w tym wszystkim, tym bardziej, że inni mu nie pomagali, starali się go unieszkodliwić, podstawić mu stołka, usunąć go z tego stanowiska, żeby samemu go zająć. Więc już wtedy zaczęły się właśnie takie walki personalne o stanowiska w związku. Mniej szło o to, co mamy do załatwienia, a więcej o to, kto załatwia i kto jest kim. Zaczęło się urzędowanie w miejsce właśnie tej budowy ruchu i to była tragedia. No jak mówię, ja trochę stałem z boku jako ich doradca, jako ich pomocnik, ale właśnie z tej perspektywy lepiej mi było patrzeć i widzieć i czuć się wolny od ich różnych uwikłań w tym związku. Czy ta Białołęka z roku 81 się różniła z roku 70? W 71 roku ja siedziałem 3 miesiące wśród kryminalnych więźniów na bloku aresztanckim, czy ludzi po wyrokach, tak jak ja, czekających na transport do więzienia karnego. W związku z tym ja tam miałem bardzo wiele kontaktu ze złodziejami, z gwałcicielami, z ludźmi, którzy, prawda, z różnych innych kryminalnych powodów przyszli do więzienia, w związku z czym wówczas moje wśród nich przebywanie było takie, z jednej strony ja im mogłem poradzić albo pomóc napisać list, albo odwołanie, albo coś takiego, natomiast ja byłem wyraźnie człowiekiem spoza ich środowiska i nie brałem udziału w różnych ich podziałach na grypsujących i niegrypsujących i inne tego typu sprawy, którymi oni żyli w tym swoim mikroświecie. Natomiast no, kiedy przyszedłem w 81 roku, choćby na te kilka dni, zanim właśnie wywieziono mnie do Jaworza, to tym razem to byli koledzy, wszyscy koledzy z opozycji, z Solidarności. No to bardzo wielu było takich, których znałem osobiście, z niektórymi się przyjaźniłem przez te lata. W związku z tym no to było zupełnie co innego, to był inny świat. Tym bardziej, że bardzo szybko nas przeniesiono do baraków ośrodka. Tam oprócz normalnego więzienia zawsze obok był ośrodek betoniarnia, gdzie oni przy lżejszych wyrokach, a szczególnie ludzie, którzy właśnie mieli zadłużenia względem funduszu alimentacyjnego, tam pracowali i odrabiali, prawda, za alimenty przy produkcji betonów. I ten ośrodek internowania stworzono w tych budynkach.
które dla mnie były przedtem zupełnie nieznane, więc tam było luźniej, były mniejsze cele, było łatwiej wyjść na spacer, te cele nie były tak zamykane jak w normalnym więzieniu. A więc służba więzienna inaczej się zachowała? Oczywiście, że służba więzienna przez te lata 70. ona się do nas, powiedziałbym, przyzwyczaiła. Ja pamiętam ze swoich aresztów wiele spotkań właśnie z tymi klawiszami, czy to na w Pałacu Mostowskich, na Komendzie Wojewódzkiej, czy w tych komendach dzielnicowych. Ci ludzie po prostu darzyli nas dużą sympatią i oni wiedzieli, że my nie jesteśmy więźniami czy aresztantami kryminalnymi i oni śmieli się wprost i oni mówili, tu was każą izolować, a za chwilę was wypuszczą i tam jeden na drugiego pod komendą będzie czekał, a ja tu mam was izolować. Dochodziło do tego, że były takie sytuacje, że jak wchodziłem na komendę, czy wprowadzano mnie na komendę wojewódzką do Pałacu Mostowskich, na tak zwany dołek, no to tam wprost krzyczeli, przynieście czyste prześcieradła, bo pan Kęcik przyleciał, prawda? Więc to przez te lata oni gdyby zrozumieli i w tym, że są wykorzystywani w tej sytuacji, że to jest, ja nie wiem, czy to dobre słowo, no ale walka polityczna, a nie sprawiedliwość społeczna, więc to oni również mieli swój dystans do całej sprawy. A służba bezpieczeństwa, czy pan Służba bezpieczeństwa to jest znowu wielki konglomerat osób i spraw. Ja pamiętam swoje przesłuchania z roku 70. i pamiętam swoje przesłuchania z końca lat 70. To były zupełnie inne przesłuchania, ponieważ Służba Bezpieczeństwa doskonale zdawała sobie sprawę w swoich szefach, że państwo bankrutuje, że państwo się rozpada, że ja pamiętam, że kilku z nas, członków KOR-u, miało takie dziwne przesłuchanie. Na pewno był to Heniek Wujec, na pewno był to Jacek Kuroń, na pewno byłem ja. Kiedy nas zawieziono na Mostów, do Pałacu Mostowskich, i tam powiedziano nam, czy mnie w ten sposób, myśmy nie przywieźli pana na przesłuchanie, myśmy przywieźli pana po to, żeby pan posłuchał nas. I padły słowa absolutnie zadziwiające. No nie jestem w tej chwili w stanie powiedzieć, czy to był marzec 80 roku, czy grudzień 79, ale to na kilka miesięcy przed Solidarnością. I tenże oficer, który się nie przedstawił z nazwiska ani ze stopnia, mówił do mnie w ten sposób: wy mówicie i piszecie, że w Polsce jest źle. Wy nie macie racji. W Polsce jest tragicznie. Jeżeli wy nakręcacie całą sprawę, to jeśli wy wiecie, co robicie i wiecie, jak Polskę poprowadzić, to szczęść wam Boże. Ale jeśli wy nakręcacie sprawy, a nie wiecie, jak z tego wyjść, jak dalej prowadzić, to niech nas wszystkich ręka boska broni. No i na tym się skończyło to moje spotkanie z tym oficerem. No ale oczywiście oficerowie byli różni, no byli tacy, którzy byli agresywni z natury, którzy mieli swoje własne bóle i te bóle na różne sposoby wyrażali w kontaktach z nami, więc to... Proponowali panu wyjazd za granicę?
stanie? Nie, tak naprawdę wyjechałem w 1985 roku z Polski do Szwecji na 5-6 lat, ale wyjechałem z własnego wyboru. Nikt mnie do wyjazdu nie przymuszał. Po prostu miałem przed domem w czasie stanu wojennego po obu stronach mojego domku posterunki Służby Bezpieczeństwa. Ktokolwiek wchodził do domu, był legitymowany. No, siedziałem w środku z czwórką dzieci. No, sytuacja taka, że ani coś robić, ani wypoczywać. No, przecież mam dzieci, muszę coś z nimi robić, muszę zadbać o ich formację. Nie mogłem sobie pozwolić na to, żeby w tym stresie, przez jaki przechodziły, żyły dalej. W związku z czym zaplanowaliśmy z żoną, że my sobie zrobimy wyjazd studyjny za granicę. No i wykorzystaliśmy zaproszenie ambasady szwedzkiej i pojechaliśmy do Szwecji na kilka lat, żeby się przygotować do dalszego ciągu, ponieważ oboje byliśmy przekonani, że raczej wcześniej niż później w Polsce nastąpią zmiany i trzeba się zorientować, w jakim kierunku ten ruch chłopski, który tutaj współtworzyliśmy, w innych krajach idzie, jak się on rozwija. No i pojechaliśmy do Szwecji, żeby w Szwecji studiować kilka spraw. Ja się zająłem studiami nad spółdzielczością wiejską, ponieważ tak naprawdę nigdzie na świecie rolnicy nie żyją ze sprzedaży swoich produktów, tylko oni żyją z przetwórstwa tych produktów. Oni są członkami różnych właśnie spółdzielni, oni albo mają jakąś sprzedaż detaliczną tego, przetwórstwo i z tego dopiero żyją, prawda? Bo z samych to nie wiem ile trzeba by mieć, jakie powierzchnie, żeby wyprodukować taką ogromną masę towarową, która pokryłaby koszta produkcji plus dała zarobek rodzinie. W związku z czym dla nas było jasne, że bez spółdzielczości na wsi może być tylko i wyłącznie bieda. No, a od tej biedy rolnicy chcieli uciekać. W związku z czym było dla mnie sprawą oczywistą, że trzeba budować spółdzielczość. Natomiast druga sprawa, ja wiedziałem, że na wsi nie ma żadnych liderów, że te pojedyncze osoby, które przy Solidarności wyszły na fali protestu, że one nie są w stanie organizować ruchu, że one nie są w stanie prowadzić tego, że te osoby nie są w stanie szukać nowych koncepcji, nowych rozwiązań. Próbowałem nawiązywać do starej tradycji uniwersytetów ludowych, które tutaj w Polsce przed wojną były i miały świetną kartę. I one są ciągle żywe w Skandynawii i dlatego w Szwecji przez kilka lat, jak tam byłem, no studiowałem te uniwersytety, pokończyłem sam kursy w takich uniwersytetach, jak one działają, o co tam chodzi, jak one funkcjonują. Również tymi uniwersytetami zajmowała się moja żona, ale moja żona Marzena, ona zajęła się również sprawą inną, mianowicie w jaki sposób następuje szkolenie ludzi do nowych zawodów przy zamykaniu wielkich zakładów. Na naszych oczach tam zamykano huty, stocznie i tysiące ludzi w jednym momencie zostawały bez pracy. I żona właśnie próbowała przyjrzeć się temu procesowi, w jaki sposób oni tych ludzi przekształcają do innych zawodów. No i z tymi gotowymi rozwiązaniami przyjechaliśmy do Polski, no ale w 1991 roku próbowaliśmy założyć Uniwersytet Ludowy. Założyłem taki uniwersytet we wsi pod Tłuszczem, w Chrzęsnym. Natomiast no, nie znalazłem żadnego zrozumienia u kolegów polityków, że
ja nie chcę budować szkoły partyjnej dla jednej partii, że ja chcę zrobić modelowy uniwersytet, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak to się robi, a potem niech sobie każdy swoje zakłada. No, ale pieniądze były tylko dla swoich, w związku z czym nie dostaliśmy żadnych pieniędzy, więc te własne pieniądze, które w to zainwestowaliśmy, no trudno, straciliśmy po półtora roku. Tę szkołę musiałem zamknąć. A szkoda, bo niewątpliwie teren był bardzo wdzięczny i można byłoby tam w tym miejscu wiele pięknych rzeczy zrobić. Podobnie no, te moje doświadczenia ze spółdzielczością rolniczą, no, próbowałem namówić ówczesnych szefów związku i Janowskiego i Wierzbickiego na założenie na bazie struktury Solidarności Rolniczej, założenia ogólnopolskiej spółdzielni zaopatrzenia, zbytu i przetwórstwa. No, ale również nie znalazłem żadnego zrozumienia, ponieważ im spółdzielczość kojarzyła się wyłącznie ze spółdzielniami komunistycznymi, z kołchozami. I w związku z tym ta sprawa padła. No, również te doświadczenia żony. Trochę szkoda, no, ale koledzy, którzy z obowiązków służbowych w Ministerstwie Pracy zajmowali się właśnie Departamentem Szkoleń, traktowali moją żonę jako konkurencję do stanowiska i nie skorzystali z jej doświadczeń. A szkoda, bo naprawdę jest tam zupełnie inne podejście. Najpierw się bada potrzeby rynku, a dopiero pod potrzeby rynku szkoli się ludzi. U nas, jeśli stracił ktoś robotę jako tokarz, to idzie na doszkolenie zawodowe i robi się z niego lepszego tokarza, mimo że dla tokarza nie ma pracy, a on jest lepszym tokarzem. No i kiedy po prostu trzeba szukać zupełnie czego innego. Czy warto było, jest pytanie, się angażować? Przepraszam. Takie ogólne pytanie mamy, czy warto było w związku z tym wszystkim? Ależ oczywiście, że tak. Ależ oczywiście, że warto było i doświadczenie KOR-u i Solidarności w moim pojęciu jest to doświadczenie, które będzie procentować przez pokolenia i ono zostanie w jakiś sposób dopiero docenione w przyszłości. Dzisiaj nieszczęście polega na tym, że moi koledzy, ludzie, którzy byli świetni w dekonstrukcji poprzedniego systemu, uwierzyli, że oni będą również świetni w konstrukcji nowego systemu. No i dlatego tak walczą o stanowiska, mając poczucie misji do spełnienia w sytuacji, kiedy tak naprawdę niewiele dzisiaj mają do zaproponowania. To, co KOR robił jako KOR, którego miałem szczęście i zaszczyt być członkiem, było zupełnie genialne, ponieważ myśmy wspólnie nie tylko bronili pokrzywdzonych, nie tylko byli głosem uczciwej, moralnej opinii publicznej, ale myśmy również wspólnie dialogowali, szukali wspólnie prawdy. Dziś nie ma dialogu, dziś nie ma dyskusji, każdy uważa, że on najlepiej wie, a tamten, który inaczej myśli, jest po prostu jego wrogiem i albo mu trzeba czapkę moherową założyć, albo trzeba go wyzwać, prawda, na inny sposób i jako Żydokomunę, czy co tam innego i kończy się rozmowa, natomiast myśmy w KOR-ze przy całych swoich różnicach stworzyli właśnie system wspaniały, uczciwej, szlachetnej rozmowy, mimo różnic, które nas cechowały. I naprawdę żałuję, że KOR się rozwiązał. Ja byłem przeciwnikiem rozwiązania KOR-u i w czasie głosowania nad rozwiązaniem ja głosowałem przeciw, no ale koledzy tupali nogami, żeby zająć stanowiska i się czuli trochę jak w kajdanach w tym korowskim ustawieniu. W związku z czym no, KOR się rozwiązał, a szkoda, bo dzisiaj by się bardzo przydał. No właśnie. Bronić robotników nadal można.
Przepraszam? Mówię, że bronić robotników nadal można. Ale tu nawet nie chodzi o robotników, bo wtedy zaczęto od robotników, ale potem była to kwestia ogólnospołeczna, była to porządek w państwie, były to sprawy wojskowe, były to sprawy szkolnictwa, były to mnóstwo różnych spraw KOR poruszał w czasie swojej czteroletniej historii. Zaczął od robotników, ale no długo by oczywiście mówić. Ja jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Czym pan się teraz zajmuje? Przez kilka lat byłem katechetą w szkołach różnych. W tej chwili również jestem katechetą w takim centrum diecezjalnym przygotowania dorosłych do sakramentów. Właśnie prowadzę indywidualne przygotowania. No i czasem trafiają do mnie byli oficerowie służby bezpieczeństwa albo ich dzieci, prawda, którzy kiedyś nie mogli albo bali się, albo co uwierzyli, że nie wolno, a dzisiaj czują potrzebę pogodzenia się z Panem Bogiem, no i przychodzą, żeby ich przygotować do sakramentów. Także mam wdzięczną robotę, jestem dziadkiem, mam gromadkę wnuków, mam co robić.